No to totalne zaskoczenie w niedzielę słowa bożego, że nawika dzisiaj będzie o słowie. Doświadczajcie, kochani, mocy słowa bożego. Kochani, zdradzę wam takie moje pragnienie, moje marzenie. Coś takiego, co aktualnie mi się marzy, chciałbym mówić sercem. To znaczy, nie chciałbym żyć płytko, nie chciałbym żyć powierzchownie, ale chciałbym żyć sercem. Chciałbym właśnie wszystko, co robię, żeby naprawdę wydobywało się serce, żebym nie pozwalał sobie na powierzchowność. Ja często mówię o tym o pewnej takiej jałowości. Jak to widzę? Widzę to na zasadzie spotkania, kiedy spotykam się z drugą osobą, żebym potrafił się zaangażować w 100% w to spotkanie. W to, żeby ją słuchać, w to, żeby. Być takim bardzo czujnym po prostu w tym spotkaniu, żeby siebie też całkowicie w tym dać, żeby dzielić się nie tylko jakimiś drobnymi rzeczami, ale dzielić się właśnie sercem, własnymi przemyśleniami, doświadczeniami. Oczywiście, wiadomo, że ku temu musi być taka sposobność, ale tak troszkę rozumiem, żeby zacząć mówić sercem i doświadczam tego, że kiedy spotykam się z różnymi osobami, kiedy jest takie otwarte serce na to, to jest piękne. To jest takie spotkanie, z którego ty wychodzisz. Taki radosny, z którego wychodzę przemieniony, wychodzę z takim doświadczeniem duszego pokoju serca, że spotkałem się. Ja się spotkałem z tą drugą osobą, dlatego, że widziałem bardzo wiele spotkań w moim życiu, kiedy gadaliśmy o różnych rzeczach, spędzaliśmy czas, ale tak właściwie nie wiedziałem, co się dzieje w tej drugiej osobie, nie wiedziałem, co przeżywa, nie wiedziałem, co tak naprawdę ona myśli, i można powiedzieć, że może się widzieliśmy, ale tak naprawdę nie spotkaliśmy się. I dla mnie Słowo Boże, dla mnie Biblia, to jest przewodnik po tym, żeby mówić sercem. Biblia dla mnie nawet głębiej to jest, to jest serce Boga: serce Boga, które który jest otwarte, które się przede mną otwiera, gdzie właśnie On chce mówić mi wiele, wiele rzeczy, gdzie On chce mi pokazywać przede wszystkim, jaki On jest, dobry Bóg. I kiedy tak na poważnie. No zawsze podchodziłem poważnie do Słowa Bożego, ale mam wrażenie, że w moim kapłaństwie, w moim życiu, w mojej relacji z Bogiem coś przeskoczyło. No i telefon się wyładował, więc dopełniam dzieła. Mówiłem chyba jeszcze z kilka minut, więc teraz na pewno skrócę. Kochani, więc arte ważne stało się dla mnie słowo Boże w pewnym momencie też mojego życia, to jak ja sięgam do słowa, bardzo was zachęcam. Pierwsza taka sprawa, trzeba sobie uświadomić, przed kim stajesz, że stajesz w obecności Boga, który naprawdę Cię kocha, Boga, który chce do Ciebie mówić. Jeżeli chcesz go poznawać, chcesz poznawać jego serce, potrzeba do tego konkretnego też czasu. Staniecie w Jego obecności, i w tym momencie, kiedy stajesz, zaproś też Ducha Świętego. Kochani, Duch Święty przenika głębokości Boga samego, czyli Duch Święty pokazuje nam, jaki Bóg jest i otwiera nas naprawdę nadprzyrodzone, czyli on naprawdę nam objawia właśnie serce Boga, on nam pokazuje to. Jaki, jaki On jest, jak On działa, jak postępuje, co konkretnie Tobie mówi do Twojego życia, więc potrzebujemy być w obecności, potrzebujemy być zanurzeni w Duchu Świętym. To jest troszkę też tak, że, wiecie, to jest jak, jak taka rosa. Ze słowem jest jak z rosą, że Bóg po prostu właśnie do ciebie mówi i to cię tak napełnia, to cię tak, ty nasiąkasz, nasiąkasz tym słowem, dlatego tutaj też trzeba konkretnego czasu. Ja sam widzę, że gdzieś tam po kilku minutach dopiero, po 10, 15, 20 tak naprawdę zaczynam po prostu słuchać już nie tylko jakieś takie moje myśli, nie tylko czytanie, nie tylko lekcjo, ale zaczyna się po prostu medytacja, zaczyna się taki czas po prostu wchodzenia, czas też słuchania tego co właśnie Bóg chce powiedzieć. Później ja sobie na przykład biorę tekst, no i czytam kilka razy. Jak na przykład zobaczycie u mnie w Piśmie Świętym, ja zobaczcie, mam takie podkreślone różne momenty, bo czytam raz, czytam drugi raz, i to, co mnie właśnie dotyka, to sobie po prostu podkreślam. Dlaczego? Dlatego, że później po kilku minutach czytania. Biorę sobie to, co jest podkreślone, i staram się wchodzić, zanurzać się w tym, wchodzić w głąb. Nie? To troszkę jak nurek. Jak nurek, który po prostu wpływa coraz bardziej w głąb, w głąb, żeby te rafy koralowe tam dostrzec, nie? Żeby dostrzec tam te klejnoty i te skarby. Nie jestem w stanie przepłynąć. Yy... Po dnie, po głębokości, wszystkiego. Dlatego wybieram konkretną rzecz, która na ten moment mnie dotyka, a słowo jest żywe i skuteczne. Zobaczcie, mam też taki bojowy ołóweczek. I ten ołówek on mi służy właśnie też podkreślaniu tych fragmentów, co jest później fajne. Otwieram słowo i już wiem też, że kiedyś Pan Bóg konkretnie mi wskazał coś takiego. Kochani, kiedy, kiedy to mamy, zachęcam Was, bo można sobie albo zapisać. Albo y, nagrać jak ja. Teraz jest też taka fajna kulturka, że się dzielimy też słowem i tym podobne rzeczy. Więc jest to bardzo też takie budujące, że nie wiem, ktoś jest w jakiejś takiej grupie formacyjnej, no to mają takie grupy na Facebooku, że się dzielą słowem, albo nagrywają sobie wiadomość prywatną. Super to jest, albo ktoś do siebie dzwoni, albo w ogóle y, na żywo się spotykają. No i jest to, jest to takie piękne, i w tym momencie mówią sobie o tym to sprawia, że to żyje. I kiedy rozważysz, też ja lubię tak w ciągu dnia też do tego wracać, nie? żeby zobaczyć, no bo słowo to jest akcją, nie? Słowo do czegoś wzywa, do działania. No i do czego konkretnie wzywa? Można sobie jakieś jedno konkretne postanowienie też ze słowa wyciągnąć? Można, można. Śpieszę się, bo już widzę, że są suplikacje, więc zaraz lud Boże wyjdzie z kościoła i trzeba go obrzucać niszkami. No i niech to słowo po prostu nasiąka naszą codzienność. Kochani, to jest serce Boga. Serce Boga, który jest przed Tobą otwarte, Boga, który tak wiele chce Ci właśnie powiedzieć, tak wiele chce przemawiać. Mówmy nie tylko ustami, ale mówmy sercem. Potrzebujemy do tego czasu zatrzymania, potrzebujemy do tego wejścia po prostu w głąb. Bądźmy jak nurek, zanurzajmy się w słowie, zanurzajmy się w obecności Pana Boga, nasiąkajmy tą obecnością, bo czas. Jest krótki, czas się wypełnił i czas trzeba jak najlepiej wykorzystać. Trzymajcie się i na drogę odkrywania przez Was słowa Bożego błogosławię Was serca w imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem.